PFN Team 100. Kolejne dni zdjęciowe za nami, ten już jest ostatni. Co ciekawego się działo? Joanna Jakieła, biatloniska. Jak to powiedział trener Asi, jej tata, być w Rzymie i nie zobaczyć papieża nie można, dlatego zaproponowano nam sesję strzelecką. Każdy z nas miał 5 strzałów ze stójki i z pozycji leżącej. Jako strzelec hobbysta byłem zaskoczony, jak trudno jest złożyć się do przyrządów, bynajmniej mi, ale na szczęście mamy dziewczyny, które dały radę i 5 strzałów poszło gładziutko. Kolejny dzień to kasprowy, jakie były warunki widać na ujęciach, ale nie poddaliśmy się, stwierdziliśmy, że ta aura, która jest, też stwarza potencjał do ciekawych ujęć. Zatem działaliśmy w klimacie, że nie zawsze wszystko wychodzi, że czasami musimy walczyć jako sportowcy z trudnymi warunkami, że dajemy radę, nie poddajemy się. Filmowe kadry, samograje, zobaczycie na finalnym filmie, że daliśmy radę. Jak to mówimy, ciekawostki swego rodzaju? No były znowu, tak? Między innymi nasz pilot drona FPV zaproponował, że skoro kończy się bateria w trakcie jazdy kolejką, to może wylądować na dachu i nie ma problemu. A dzisiaj pracujemy ze skoczkami. Działamy z ujęciami na Cosowskiej siłowni po remoncie. Bardzo ładny obiekt. Zrobiliśmy tam symulację skoków. Teraz jesteśmy na Wielkiej Krokwi i robimy wszystko oprócz samych skoków, bo warunki już nie pozwalają na ich oddawanie oraz zawodnicy są tuż po sezonie i potrzebują rekonwalescencji. A tutaj powoli kończymy i robimy powtórkę z kasprowego. Tym razem przy aurze tak zwanej lampy. Także będzie słonecznie. Lecimy. We'll be right back.